Hejka, siemanko kochani, budzę ten kanał, bo trochę mi zaspał na 4 miesiące, ale słuchajcie, bardzo dużo się mnie wydarzyło, zresztą zawsze tak mówię, ponieważ nie nagrywam regularnie. Stało się trochę przykrych rzeczy, ale też pozytywnych, więc zaraz się do tego odniosę. To, że nie nagrywam na YouTubie regularnie, to my wszyscy to wiemy, tylko że no, też przestałam być aktywna nawet na Instagramie, gdzie no, zawsze jestem na nim aktywna. Nawet nie wiem za bardzo, co się dzieje teraz dookoła świata jeździeckiego, bo no troszeczkę mnie tu nie było. Też dostawałam pytania, dlaczego nie nagrywam, co się stało i tak dalej, aczkolwiek no słuchajcie, ja wiem, że wy na mnie czekacie, także nagrywam ten właśnie film. Bardzo długo się zastanawiałam, kiedy nagrać właśnie film dla was i uznałam, dobra, no to nagrywam to dzisiaj. No i słuchajcie, co się wydarzyło? Draco trafił do nowego domu. I musiałam to przeżyć, opłakać. Wiadomo, utrata pierwszego konia nie była dla mnie łatwa. Po prostu trafił do nowego domu. Mam kontakt z właścicielką, widzę, co się u nich aktualnie dzieje. Także bardzo się cieszę, że trafił do dobrego domu. Troszeczkę w moim życiu prywatnym też jest teraz chaos, aczkolwiek układam wszystko sobie. Jest coraz lepiej, wiadomo, teraz jest zakończenie roku szkolnego i tak dalej, dlatego właśnie się w ogóle zastanawiałam, czy też nagrywać ten film, bo po prostu... Robimy szybkie get ready with me do stajni razem. Ale co mogę powiedzieć, poznacie dzisiaj, w sumie to momentami wstawiałam na Instagrama, więc niektórzy z was mogą już znać Monekta. Po prostu ja już nie mam czasu. Nagrywanie w ogóle w telefonie ze mną nie współpracuje, bo pokazuje mi, że nie mam pamięci. Także pokażę już wam wszystko w stajni. Ja muszę już lecieć. Właśnie dojechałam do stajni i nie miałam czasu, żeby wam opowiedzieć za bardzo, co się właśnie u mnie wydarzyło. Później wam opowiem. Zobaczcie, jak zarosło u nas ładnie. O kurde! Co ty masz? Maki na padoku? Ale zobaczcie, ile trawy tu mamy. Akurat Karsten nie ma aż tyle trawy na padoku, ale całkiem ładnie tutaj mu się pokazało tej trawy. Cześć, koniu! Co ty masz za maskę? Powiedz. W ogóle to Karsten miał golenie ostatnio. Wczoraj miał masaż, była u nas fizjoterapeutka, a ostatnio miał golone nóżki. Dotąd chyba. No, dotąd jest jakoś tak ogolony. Ma mniej tych włosów, bo infekcje mu się robią, jak ma szczoty. Cukiereczko. Jeszcze na moim YouTubie widziałam pytanie, właśnie jak mnie nie było, czy Karsten będzie kiedyś na sprzedaż. Nie będzie na sprzedaż. Ale mogę wam zdradzić, że możliwe, że mu wytniemy jajka, ponieważ chłopak jest słodki, chłopczyku, ponieważ chłopaczysko się troszeczkę poczuwa, że tak powiem. W sensie nie jest niegrzeczny czy coś, tylko po prostu jak je steruje, jak są klacze, to jednak jest ciekawe po prostu tych klaczy i jest niegrzeczny. O, może wtedy jest niegrzeczny, tak to cały czas jest grzeczny, tylko właśnie jak się zaczyna ruja, uklaczy, to jest niegrzeczne. Że chłopczyk miał wczoraj masaż. No nie podchodź do mnie, nie. To zrobimy mu lekką jazdę i właśnie miałam albo lekka jazda, albo ląża, ale wsiadam. Byłam w ogóle ostatnio w sklepie jeździeckim GNL w Łodzi i kupiłam takie ciasteczka z Candy Horse. Jeszcze takie dwa. I zastanawiam się, które dać Karstenowi po jeździe, ale to zobaczymy. A teraz się przebieram i muszę jeszcze czaprak przynieść, chwilę. O, w żółtym będziemy patatajać. Karstenik już jest ubrany w czapraczek, jeszcze tylko o głowie, ale tak bardzo wesoło, zielone i żółte czapraczek. Ja siedzę sobie na Karstenie i właśnie chciałam dodać, że Karsten też jest strasznym wydygańcem, dlatego myślimy o obcięciu mu jajek, bo pomimo tego, że on zna ten plac, to jak się go gdzieś nie wepchnie, to tam nie pójdzie. W sensie to po prostu się spina bardzo, tak jakby był tu pierwszy raz. Ale pogoda
mamy dzisiaj ładną słoneczko. Wiesz co, to tak, to już się w takim razie zamienimy. Już jestem z Karstenem w pojeździe, bo to nie był trening, to była taka bardziej jazda rozluźniająca. Przez to, że miał wczoraj właśnie fizjo. Tak, skup sobie trawkę, no nie bój się. Wzięłam go na trawę, dopóki pan stajenny nie weźmie innych koni z padoku na obiad. Także sobie jeszcze skorzysta z takie 20 minut. A tutaj chcę wam przedstawić Monekta. Anuś, pokaż się. No, ślizny jesteś. Dzisiaj też Monektowi robimy lążę taką rozluźniającą. Bez galopu? Chyba bez. Bo dzisiaj Karsten też nie galopowaliśmy. I to będzie takie w jedną, w drugą i tyle. Poszedł na padoczek. Tak. Skubię sobie troszkę trawy, ale mam nadzieję, że się wytarzy. Jak się wytarzy, to go znowu wezmę na trawę. Teraz wam trochę opowiem o Monekcie. Kupiłyśmy go na początku marca. Jest on rasy KWPN, czyli holenderski koń gorącokrwisty. I jest on po konkursach skokowych. Ma możliwości na 140, aczkolwiek my bardziej idziemy w ujeżdżenie. Także nie wiem, może kiedyś będę na nim skakać, ale on chodził już konkurs ujeżdżeniowy klasy P. No i będziemy go dalej szkolić, także taki jest na niego plan. Jest on bardzo elektrycznym konikiem i nie nadaje się dla osoby początkującej, bo jest bardzo niecierpliwy i potrzebuje po prostu bardziej doświadczonego jeźdźca. Ach, te muchy. A Karsten coś zobaczył i stoi jak wryty po prostu. Ja nie wiem, co on tam widzi. Urodził się on w czerwcu, tylko nie mam pojęcia, którego roku. W sensie nie jestem pewna, czy 2016, czy 2017. Właśnie jestem z Karstenem na myjce i umyłam mu nogi manusanem i posmarowałam takim kremem, maszczą na kopyta, takim balsamem. I musiałam mu umyć te nogi, ponieważ on ma często tendencję do takiego łupieżu. Tutaj widać, o Boże, Karsten. Tutaj taki świerzb. Widać to? Widać. No i teraz muszę mu myć regularnie, bo jest gorąco, pot się zbiera, bakterie. No i też ma te golone nogi właśnie, żeby zapobiegać temu. Ale nie zawsze sobie z tym poradzimy. Idziemy do boksu na obiad. Posprzątam i jeszcze idziemy do Monekta. Przyszłam na paszarnię zobaczyć, jaka jest sytuacja. No i sytuacja jest do niczego. Muszę zrobić Monektowi jedzenie. Bo widzę, że jedzenie już jest naszkowane dla innych koni, tylko on nie ma. Monektowi już ogarnęłam jedzenie, trzeba było przesypać worki i on dostaje teraz Mebio. Taki granulat i dostaję jeszcze ścieżkę właśnie dosypane. I jeszcze dostaję build-upa, tak to się mówi. Ale nam się skończył, więc zamówiłyśmy już w ogóle przez te worki. Jestem taka brudna.
I odpił mi się zupę. No, to jest aparat. Będziesz youtuberką. Chodź. Dobra. Aneś, pokaż się widzom. Oj. Świtąco zjadł. Chłopcze. Dostałam jeszcze pytanie odnośnie sprzedaży moich koni obecnych. Karsten ma dożywocie, tak? Na stówę. No, na stówę. A Moniuś, zobaczymy. Moniuś też. Ja jestem zdania tego, że jeszcze zobaczymy, ale się zapowiada bardzo dobrze nasze przyszłe życie, że tak powiem. No, idę masz teraz... Bardzo dobry ruch. Jezu, tu. No, a tak jeszcze chciałam go pokazać w całości. Wiem, że ma derkę, ale tak wygląda. I idę Karstenowi jeszcze dać cukierka, znaczy smaczkę z tego z Candy Horse. Już wybrałam, który. No ja mu nie, no bo przecież mam jeszcze gastroskopię robioną. Kiedy? No, mówiłaś. Ale to czego nie możesz dostać ciasteczka? No bo nie wiadomo, co ma w tym brzuchu. A. No. No to no w sumie całe ciastko to może to za dużo by było. No. Więc oszczędzimy mu, dopóki się nie dowiemy, smaczka, o co chodzi. Może dostać. No bo on się tak troszeczkę dziwnie zachowywał i chcemy po prostu profilaktycznie zobaczyć, co ma w brzuchu. On jest tu dużo już. Jakie ma może ładne oczka. No, tak mama się... Jak umyłam buzię, to tak... Trzymał buzię, żeby mu tam pobyć przy tym oku i tak trzymał tą buzię i tak mu było dobrze. Tak? Tak. Dobra, idę do Karstenie takie ciasteczko. O, plusy. Za to piękne rozluźnienie dzisiejsze na jeździe. Czy on nie jest uroczy? Karsten. Dobra. Kończę tego vloga. Dzisiaj taki szybki. Jeszcze może dodam jakieś napisy, jeżeli bym coś powiedziała niejasno. Także pa, pa. Do jutra, koniku mój kochany.